Temat smogu, czy bardziej fachowo rzecz nazywając pyłu zawieszonego PM10, tej zimy wyjątkowo często zajmuje media. To niekorzystne zjawisko nie zaczęło się od tej zimy i jest problemem od wielu lat tak w Polsce, jak i w samych Polkowicach, choć oczywiście w różnym natężeniu, w różnych okresach. W Polkowicach jest systematycznie badana jakość powietrza. Posiadamy na ulicy Kasztanowej w samym mieście Polkowice pyłomierz. Nie jest on własnością gminy, ale za staraniem gminy w 2003 roku on tam został zamontowany, wymieniony później w następnych latach przez Wioś na nowocześniejszy. Jest to jednak pyłomierz manualny. Mierzony są właśnie pył PM10, z którego też wybierane są i badane te parametry, które wpływają na stwierdzanie jakości powietrza. Przekroczenia są, bo to też następne pytanie, które by się Państwo na, każdemu na, nasuwają. Tak, przekroczone mamy jakość powietrza, jeśli chodzi o okres grzewczy od października do kwietnia, mniej więcej co roku pył PM10 jest, w tamtym roku było 40, 40 dni przekroczeń dobowego pyłu PM10 i mamy przekroczenia, to co jest chyba gorsze w tym wszystkim, to benza, alfa-pireno, to jest węglowodór aromatyczny, wielopierścieniowy, który no, jest związany właśnie ze spalaniem złych paliw, które, które spalamy w piecach węglowych, również i w kominkach spalania drewna. W Polkowicach dominuje zabudowa wielorodzinna, która korzysta ze zewnętrznych źródeł ogrzewania. Ale osiedla domków rodzinnych to wiele pieców, często starego typu, opalanych węglem i to one są źródłem zanieczyszczeń. Aby poprawić jakość powietrza w Polkowicach, Rada Miejska przyjęła program, na podstawie którego właściciele takich przestarzałych instalacji mogą otrzymać dofinansowanie na ich wymianę. To burmistrz i Rada Miejska miała podjąć program, z którego miało wynikać zalecenie i działania, które przewidywane są do 2020 roku, aby ten, tę jakość powietrza doprowadzić do normatywu. Ten program jest skierowany dla mieszkańców właśnie z domków jednorodzinnych. I pięć budynków mamy wielorodzinne. Właściwie to takie wielorodzinne, no, dwie, dwie klatki. Takich pięć budynków mieliśmy zinwentaryzowanych w 2011 roku. Ten program polega na tym, żebyśmy doprowadzili jakość powietrza do normatywu, to musimy wy wymienić w 100 właściwie 80 budynkach piece węglowe, na inne gazowe lub też węglowe. Szczegółowe informacje na temat, jak pozyskać dofinansowanie z tego programu, znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Gminy Polkowice w zakładce Ekologiczne Polkowice, a potem Czyste Powietrze. Tam także wiele praktycznych porad, jak choćby ta, jak efektywnie z korzyścią dla środowiska palić w piecu. Program gminny ograniczenia niskiej emisji to zachęta dla mieszkańców, bo narzędzi, żeby kogoś zmusić do wymiany pieca, samorząd nie ma, bo nie ma instrumentów prawnych. Dotacje udziela gmina od 2014 roku. Właściwie, tak szczerze powiedziawszy, robimy co roku kampanię, trafiamy do tych mieszkańców, zapraszamy na spotkania, rozmawiamy z nimi. Powiedzmy sobie szczerze, jest to niewielki procent, bo dopiero pięciu, sześciu mieszkańców skorzystało z tych dopłat. Dlaczego tak jest? Następne pytanie by się nasuwało? A z tego powodu, że dzisiaj nie mamy narzędzi. My tylko możemy prosić i sąsiad sąsiada może prosić, żeby przestał kopcić. A tych narzędzi, takich, które mogłyby spowodować, żeby tych piecy już nie było no to dopiero marszałek, dopiero sejmik województwa dolnośląskiego może podjąć taką uchwałę. Dopiero tylko jedna gmina, właściwie jedno miasto podjęło taką uchwałę, to jest Kraków. Nikt więcej jeszcze nie podjął takiej uchwały. Czekamy również, bo na konferencjach no, zwracam się do, 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 do osób, które występują przed ministrem, czy przed innymi osobami, zwracamy się my samorządowcy z prośbą o to, żeby zmieniono normy i przepisy Dotyczące i paliw, i pieców, które można stosować na terenie no w ogóle całego kraju. W powszechnej świadomości funkcjonuje opinia, że to spalanie śmieci jest zagrożeniem, i jest to oczywiście prawda, ale nie tylko. Chodzi o złej jakości węgiel, miał, a nawet drewno z drzew iglastych, bo to właśnie przy spalaniu drewna sosnowego powstaje rakotwórczy benzopiren. A jednak z udziałem Straży Miejskiej na terenie gminy prowadzone są kontrole, których zadaniem jest utrudnianie życia trucicielom, choć i tu samorząd możliwości ma ograniczone. No nie możemy też karać za to, że ktoś kopci. Nie możemy. Możemy karać, i, ka i takie kary mandaty nakłada Straż Miejska. Która kontroluje też urzędnicy Urzędu Gminy Polkowice, też kontrolują. Wspólne takie patrole prowadzimy. Kontrolowaliśmy w ubiegłym roku, w tym roku i będziemy nadal kontrolować. Jeśli ktokolwiek z mieszkańców widzi niepokojący go dym, czy też czuje ten dym, to warto taką, taką posesję zgłosić czy sąsiada, którego podejrzewa się, że spala odpady na Straż Miejską. I Straż Miejska na pewno przyjdzie. Jeśli stwierdzi, że to jest faktycznie spalane, to nałoży na pewno mandat. Zapraszamy Państwa na program Rozmowa Dnia, w którym na temat smogu i możliwości korzystania z programu gminnego rozmawiać będziemy z dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich.